książka dla kobiet autorstwa Anny Barauskas. Czyta Anna Barauskas. Rozdział 11. O kopciuszku, który stał się mądrą wasylisą. Brak poczucia własnej wartości powoduje, że nie tylko porównujemy się do innych, tak jak opisałam to w rozdziale w krzywym zwierciadle. Wynika z tego o wiele więcej. Jednym ze zjawisk idących w parze z nie najlepszą samooceną, często tą ukrytą, bo na zewnątrz możemy nawet wydawać się pewne siebie, jest zgadzanie się na mniej niż byśmy chciały. Przekłada się to na dokonywanie niesatysfakcjonujących wyborów w niemal każdej dziedzinie życia. Podejmujemy pracę, która nie odpowiada naszym kwalifikacjom lub na płaszczyźnie zawodowej oddajemy się obowiązkom poniżej naszych kompetencji, tylko dlatego, że nikt inny nie był chętny, aby je wykonać. Podobnie sprawa może przedstawiać się na gruncie rodzinnym. Mimo, że kobieta jest czynna zawodowo i zarabia, większość domowych spraw spoczywa na niej. Niejednokrotnie na własne życzenie lub z braku umiejętności dbania o siebie stajemy się wielofunkcyjnymi robotami, które nie tylko dołożą się do rodzinnego budżetu, lecz także rozdysponują go tak, by starczyło na wszystkie bieżące i planowane wydatki oraz zadbają o zaspokojenie potrzeb każdego domownika, oczywiście zapominając przy tym o sobie. W rezultacie rozerwane między zarabianiem pieniędzy, pomocą dzieciom, usługiwaniem mężowi, sprzątaniem, praniem, prasowaniem, gotowaniem, planowaniem świąt i wakacji, pamiętaniem o wszystkich ważnych datach, wywiadówkach i zebraniach szkolnych, znikamy z mapy życia. Paradoksalnie, mimo że jesteśmy obecne w tych wszystkich ważnych obszarach, z których korzysta nasze otoczenie, to jednak stajemy się przezroczyste. Zapominając o sobie, zaczynamy być niewidzialne. Do tego stopnia, że nikt nie docenia naszego wkładu w życie rodzinne, a my oczywiście tej wdzięczności oczekujemy. Rezygnujemy z samych siebie i żebrzemy o podziękowanie, bo jesteśmy przekonane, że tak właśnie powinno być. Nie tylko zgadzamy się na taki stan rzeczy, lecz także same go sobie ustanawiamy. Bo co może wymyślić dziewczynka, którą w dzieciństwie karcono, gdy robiła to, na co miała ochotę, a chwalono tylko wtedy, kiedy wykonywała polecenia rodziców, aż w końcu doszła do takiej perfekcji, że z wyprzedzeniem, nieproszona o cokolwiek, sama spełniała ich oczekiwania. To, że na skutek braku rozwiniętego poczucia własnej wartości zgadzamy się na mniej niż byśmy chciały, wyraża się również w partnerach, z którymi wchodzimy w związki. Łatwo jest oczarować, czy raczej zaczarować kobietę, która nie zdaje sobie sprawy ze swojej wartości. Zamiast korzystać z intuicji, ulegamy hipnotyzerskim sztuczkom amanta i dzięki jego staraniom, dodajmy chwilowym, i kwiecistej mowie wychwalającej nasze wdzięki, czujemy się wyjątkowe. Odurzone koktajlem z endorfiny i dopaminy ze szczyptą serotoniny, ślepo podążamy za naszym księciem. Nie mamy jednak pojęcia, że jest to książę z bajki o kopciuszku, a nie z Rozpunki. Ten typ buduje swoje poczucie wątpliwej męskości poprzez wyciąganie zahukanych dziewcząt z zapiecka i obiecywanie im życia na zamku. W ten sposób zaspokaja swoją potrzebę zdobywania, a jednocześnie kradnie serce kopciucha, który z wdzięcznością, że został zauważony i ocalony przed podłą macochą i przybranymi siostrami, w zamian za chwilę uwagi będzie mu służył lojalnie i wytrwale. Nie ma jednak pojęcia, że i to szybko zostanie mu odebrane, bo książę od zgubionego pantofelka szybko się nudzi, a zwierzę pojmane i uwięzione w klatce nie dostarcza takiego przypływu adrenaliny jak łanie wciąż biegające po lesie. Kopciuszek jest piękny, choć nie zdaje sobie z tego sprawy, do tego dobry i pracowity. To wspaniały materiał na żonę dla księcia, który przez wiele lat bujał się po balach i nie był w stanie związać żadną z błękitno-krwistych panienek, które ochoczo wypróbowywał na łożu w swojej królewskiej komnacie. I w sumie na tym wypróbowywaniu zazwyczaj się kończyło. Tymczasem kopciuszek to dla niego dobry kąsek, bo nawet jeśli obwoła go swoją żoną, to nie zrezygnuje z testowania innych białogłowych, a wracając do zamku nad ranem zawsze zastanie czekającą na niego z kapciami w ręku i uprasowaną koszulą
wdzięczną sierotkę. Jeśli dziewczyna, która niegdyś zgubiła pantofelek na schodach książęcego zamku, zostanie matką, wcieli się w kolejną rolę i stanie się matką Polką z wszelkimi właściwymi dla tej funkcji honorami. Teraz będzie służyła nie tylko swojemu wybawicielowi, lecz także gromadce powitych z nim niebożątek. I o ile ma to jeszcze jakiś sens, gdy dzieci są małe, o tyle staje się patologią, kiedy pociechy dorastają. Żałosny jest widok matek, które wyręczają córki i synów we wszystkim, zachowując się, jakby ci niezmiennie mieli po 3, 4 lub co najwyżej 5 lat. I nawet jeśli na urodzinowym torcie przed piątką pojawia się jedynka, to im nadal wydaje się, że nastoletnia latorośl wciąż ma czas, by nauczyć się robić kanapki, zmywać talerze po obiedzie, prać swoje brudne skarpetki czy sprzątać we własnym pokoju. Zajęta licznymi obowiązkami związanymi z posiadaniem dzieci, nawet nie zauważa, że ci, dla których dwoi się i troi, chętniej rozmawiają z ojcem. Zwykle proszą o rady jego. To z nim wspólnie się śmieją i spędzają aktywny czas poza domem, podczas gdy na jej pełne troski pytania odburkują coś pod nosem od niechcenia. Z wyrazem łaski malującym się na twarzy zjadają przygotowany przez nią posiłek albo bez słowa wręczają jej kosz brudnej bielizny do prania. Przez te wszystkie lata, jak się jej wydawało, okazywania rodzicielskiej miłości, nauczyła dzieci, że jej jedyną potrzebą jest służenie im i mężowi. I mimo, że w zasadzie całe domowe życie opiera się na jej pracy i poświęceniu, to ona sama przestała istnieć, a jej postać już dawno została usunięta z rodzinnego zdjęcia, na którym widać gromadkę uśmiechniętych, rozbawionych ludzi. Ale nie ma tam jej. Ona w tym czasie musiała posprzątać ze stołu, wyjąć sernik z piekarnika lub stanąć z drugiej strony aparatu. Po co używać funkcji samowyzwalacza, jeśli ona i tak ma nieuczesane włosy? Nie zdążyła zrobić makijażu albo wstydzi się nadprogramowych kilogramów po ostatniej ciąży. A szkoda, żeby taki widok popsuł rodzinny obrazek. Zawsze znajdzie jakąś wymówkę, aby w rezultacie sprowadzić się do roli służki na usługach wielmożnej rodziny. Rezygnowanie z siebie, dbanie jedynie o potrzeby innych, zadowalanie się czymś miernym, zgadzanie się na niesatysfakcjonujące rozwiązania to nic innego jak stawianie siebie w roli ofiary. Utożsamiając się z Kopciuszkiem, dziewczynką z zapałkami czy sierotką Marysią, nie jesteśmy w stanie otrzymać od wszechświata wielu wspaniałych rzeczy, które ma on w swojej ofercie. By nabyć kartę członkowską w tym sklepie z nieskończoną ilością dóbr, trzeba stać się jak mądra Wasylisa i inne odważne kobiety z baśni autorstwa Kate Forsyth. Nawiasem mówiąc, jeśli masz dzieci, to przeczytaj im opowiadania tej australijskiej pisarki, która zaczęła tworzyć w wieku zaledwie 7 lat. To historie o ciekawości i przygodzie, o uczeniu się, jak być silną, odważną, dobrą i szczerą, jak wierzyć, że można zmienić świat na lepsze. Bohaterki tych baśni nie są typowymi biernymi księżniczkami czekającymi w wieżach na swoich książąt. I ty również nią nie bądź. Nie czekaj na kogoś, kto uporządkuje twoje życie. Nie licz na to, że inny człowiek poskłada cię i poskleja niczym potłuczoną porcelanową filiżankę. Każda z nas ma wybór. Możemy siedzieć na zapiecku i wybierać groch z soczewicy, albo niczym Merida Waleczna odważnie bronić swojego królestwa, ale także poznawać świat i rozwijać pasję. Wychodząc z domu rodzinnego, każda z nas dostaje przepis na udane małżeństwo, bycie dobrą matką lub wspaniałą żoną. Sporą część spadku po rodzicach zajmują przekonania na temat tego, jaka powinna być kobieta, w jaki sposób należy wychowywać dzieci, co wolno robić, a co jest kategorycznie zabronione. Testament, oprócz setek przekonań i utworzonego na ich podstawie światopoglądu, zawiera także całe mnóstwo wzorców zachowań, które nieświadomie przejęłyśmy jako własne, obserwując i naśladując rodziców. To powoduje, że nierzadko w dorosłym życiu obieramy ścieżki już przetarte przez poprzednie pokolenia. Robimy coś bezrefleksyjnie, bo wydaje nam się, że tak właśnie być powinno.
Pewnego rodzaju wygoda, brak alternatywnych wzorców, czy po prostu przyzwyczajenie powodują, że nie jesteśmy świadome własnych potrzeb i prowadzimy w życie w zupełnym od nich oderwaniu. Im dłużej to trwa, tym większa narasta w nas frustracja, z której źródeł najczęściej nie zdajemy sobie sprawy. Odczuwamy brak szczęścia, a powód swojego niezadowolenia upatrujemy w najbliższym otoczeniu. Wtedy niejednokrotnie obwiniamy bliskich za własne złe samopoczucie, wyrażamy żal i pretensje, że ktoś nam zmarnował życie. Oczywiście oskarżanie świata zewnętrznego o nieład panujący w naszym świecie wewnętrznym i wymaganie, by ktoś nas na powrót uszczęśliwił, jest jak próba ratowania się z pokładu Tytanika poprzez przykręcanie krzeseł do podłogi. Nie tędy droga. Wyjście z tej sytuacji jest tylko jedno. Należy zapoznać się ze swoimi potrzebami i dążyć do ich zaspokojenia. Gdy zatem przychodzą nam do głowy oskarżenia, żale, pretensje lub gdy czujemy się nieszczęśliwe albo gdy nasze własne życie zaczyna nas uwierać niczym kamień w bucie, odpowiedzmy sobie na pytanie: czego tak naprawdę chcę w tym momencie? Jakie potrzeby odzywają się we mnie? Niestety, najczęściej to właśnie kobiety nie umieją wprost wyrażać swoich potrzeb. Wpływ na to ma zarówno panujący od stuleci system patriarchalny, jak i wielowiekowa kultura, która przyczyniła się do tego, że dziewczęta były wychowywane tak, aby umieć dbać przede wszystkim o potrzeby innych. Dlatego też po dziś dzień kobiety wciąż jeszcze biorą odpowiedzialność za to, jak czują się osoby w ich otoczeniu i starają się zadowolić wszystkich wokół, oczywiście zapominając o sobie. Wiele z nas uważa własne pragnienia za mniej ważne od tego, czego chcą inni i o zgrozo, nawet gdy je zaspokajamy, nierzadko mamy z tego powodu wyrzuty sumienia. Gdy jesteś przepracowana, niewyspana, lekko przeziębiona czy spragniona, czyli twoje podstawowe potrzeby fizjologiczne nie są zaspokojone, albo gdy się czegoś obawiasz, a myśl o przyszłym zadaniu wywołuje stres, czyli niezaspokojona potrzeba bezpieczeństwa, od razu zauważasz, jak źle wpływa to na twój stosunek do otoczenia, na przykład do znajomych, rodziców, szefa, współpracowników lub do męża i dzieci. Jeżeli nie masz czasu dla siebie, twoja przestrzeń została naruszona, zaczynasz się denerwować, potem robisz się poirytowana. Kiedy czujesz złość, przyjrzyj się sobie dokładnie, zatrzymaj się i odpowiedz sobie na pytanie, czy jakaś potrzeba, której nie zaspokajasz, nie daje ci właśnie o sobie znać? Jeśli namierzyłaś tę część siebie, to pamiętaj, że jest to wyłącznie twój problem, za którego powstanie nie może odpowiadać rodzina, partner, koleżanka, sąsiad, ani podwładny w pracy. Każda z nas jest odpowiedzialna za zaspokajanie swoich potrzeb, za to, by je określić, realizować i wyraźnie komunikować o tym samej sobie lub innym osobom, które ewentualnie będą pomocne w ich zaspokojeniu. Podejrzewam, że w tym momencie niektóre z was mogą zacząć protestować, twierdząc, że na przykład same nie są w mocy zaspokoić swojej potrzeby bycia kochaną przez partnera lub szanowaną przez dzieci. Zamiast oponować, lepiej poświęcić czas na odróżnienie potrzeb, których realizacja leży w twoim zasięgu, od tych, w których zaspokojeniu przydałaby się pomoc innych osób. Ponadto w pierwszej kolejności same musimy rozpoznać, czego chcemy w danym momencie, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć o tym otoczeniu i poprosić o ewentualną pomoc. Emocje, które odczuwamy, są w zasadzie informacjami dla nas. Działają podobnie jak dzwonek telefonu sygnalizujący, że ktoś chce z nami rozmawiać, lub ból, który przekazuje nam wiadomość o chorobie bądź dolegliwości. Gdy dominują w nas radość, spokój, zadowolenie, poczucie szczęścia czy spełnienia, wówczas nasze potrzeby są zaspokojone. I odwrotnie, gdy pojawia się strach, żal, złość, gniew, smutek, zgorzknienie, frustracja, irytacja, jest to znak, że jakaś potrzeba, jedna lub więcej, nadal domaga się realizacji. Najważniejsze, by w chwili pojawienia się emocji pamiętać o zadaniu sobie pytania: czego potrzebuję? Następnie, po odpowiedzeniu na nie, należy znaleźć strategię, która pozwoli nam na zaspokojenie wyróżnionej potrzeby. Warto także wiedzieć, że jedna potrzeba może być zaspokojona na kilka sposobów, czyli z wykorzystaniem więcej niż tylko jednej strategii.
Za przykład niech posłuży nam sytuacja, w której po powrocie z pracy do domu, widząc bałagan w pokoju, czujesz oburzenie i zdenerwowanie. Twoja irytacja wzrasta, gdy okazuje się, że w kuchennym zlewie czekają na ciebie niepozmywane naczynia. Jaka potrzeba w tym momencie domaga się realizacji? Myślisz, jestem zmęczona, potrzebuję wsparcia. Nie może być tak, że wszystkie obowiązki domowe są wyłącznie na mojej głowie. Zatem twoje potrzeby to chęć relaksu oraz otrzymania pomocy ze strony drugiej osoby. Istnieje kilka strategii, które mogą być skuteczne. Pierwsza, możesz postanowić, że tego dnia nie myślisz o bałaganie i kładziesz się na kanapie przed telewizorem lub wybierasz inną formę odpoczynku. Druga, dzwonisz do koleżanki, dzięki rozmowie z kimś, kto cię rozumie, zaczynasz czuć się znacznie lepiej. Trzecia, rozmawiasz z rodziną o tym, że czas dzielić się domowymi obowiązkami. Wspólnie ustalacie grafik działań na kolejne tygodnie. I czwarta opcja do wyboru, rozważasz zatrudnienie serwisu sprzątającego, ponieważ poświęcanie wielu godzin dziennie na rozwój kariery powoduje, że w wolnym czasie potrzebujesz porządnego relaksu, a nie oddawania się pracom domowym. Zadanie dla ciebie. Czas na dokładne przeanalizowanie własnych potrzeb. Odpowiedz sobie szczerze na pytania, czego ci brakuje w poszczególnych dziedzinach życia, co sama możesz zrobić, by te pragnienia zaspokoić i co tak naprawdę stoi na przeszkodzie do ich realizacji. Uzyskane odpowiedzi szczegółowo zanotuj. Wszystkie pytania dotyczące potrzeb, na które należy odpowiedzieć w tym ćwiczeniu, znajdują się na końcu tego rozdziału w drukowanej, papierowej wersji książki dla kobiet, którą możesz zamówić mieszkając w Stanach Zjednoczonych na stronie www.książkadlakobiet.com. Książka dla kobiet bez polskich znaków .com. Na terenie Polski książkę możesz zakupić w sklepach Empiku i innych księgarniach. Wszystkie zeszyty ćwiczeń do książki dla kobiet znajdują się tylko i wyłącznie w jej drukowanej, papierowej wersji. Zachęcam do zakupu. Co jakiś czas każda z nas powinna zadawać sobie pytania o potrzeby własne oraz najbliższych. Warto wiedzieć na różnych etapach życia, czego potrzebuję ja, czego moje dziecko, mój mąż oraz co jest dla mnie i dla nich ważne. Które potrzeby są dla nas obecnie najpilniejsze? Co mi mówi moje zachowanie i jaką emocję widzę w swoim postępowaniu lub w tym, co robią moi bliscy? Jaką informację niesie ta emocja? Która strategia ma szansę zaspokoić moją potrzebę. Gdyby każda z nas już w dzieciństwie była uczona, jak rozpoznawać własne potrzeby, brać odpowiedzialność za ich zaspokajanie i potrafić o nich mówić na głos, to dzisiaj oszczędziłoby nam to wielu egzystencjalnych problemów, ponieważ wyrosłybyśmy na kobiety z dobrze rozwiniętym poczuciem własnej wartości. Jednak nigdy nie jest za późno. Wbrew obiegowemu powiedzeniu, uważam, że czego Kasia się nie nauczyła, tego Katarzyna nauczyć się może.